Boga skrót drogi prawdy odnajdujemy,
że Twe pasterskie błogosławieństwo, jak jasny promyk do naszych domów, weźmiemy z sobą, aby odtąd nie było ciemno i zimno nikomu. A ponieważ, jak się mówi, uprzedził swoją epokę o 100 lat, przerastał innych bogów, był też po tej głowie bity. Ale dlaczego o tym mówię? Kochana młodzieży, ja was na to uwrażliwiałem, że bierzecie odpowiedzialność za swoją wiarę, ale macie też mieć poczucie odpowiedzialności za drugich, za swoich kolegów, koleżanek. Bo jak mówi powiedzenie piłkarskie, najlepsza obrona. Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, byśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadamy się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślałem o wszystkim i zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedawałam najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkie aniołów i świętych, nas, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący. Uczniowie rzekli do Jezusa: czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do wierzchowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Ziemia, do której posyła nas Chrystus z Ewangelią, jest również skalista. Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego na życie wieczne i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem bojaźni Twojej przez Chrystusa, Pana naszego.
naszych domach stanie się znakiem tych wszystkich łask, których udziela sakrament bierzmowania, ale równocześnie będzie oznaką tych wszystkich przyrzeczeń, które daliście Bogu w Trójcy Jedynemu. Samo przekazanie krzyża przez świadków, ani rodziców nie zwalnia z dalszej odpowiedzialności za to, aby wam pomagali na co dzień dźwigać krzyż chrześcijaństwa, dobrego życia, życia zgodnego z przykazaniami. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić te krzyże. Niech ten znak, który stał się źródłem zbawienia ludzi, utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, pociesza w cierpieniach i przyczynia się do zbawienia dusz. Niech strzeże i broni przed złem przez Chrystusa Pana naszego. Podczas pochlebienia śpiewamy jedną zwrotkę: my chcemy Boga. Najdostojniejszy arcypasterzu, nastał dziś dla nas dzień niezwykłej łaski, którym Duch Święty wlał na nas swe blaski. Dzień ten każdy z nas dobrze zapamięta, bo to są dla nas dziś zielone święta. Dał nam Duch Święty siedmiorakie dary, zagrzał do męstwa, walki i ofiary, abyśmy jako skórze Chrystusowi przy Jego Bogu stać byli gotowi. Więc serca nasze biją dziś radośnie, świętym zapałem i wielką wdzięcznością. Najpierw dla Boga, Ducha Najświętszego, potem dla arcypasterza naszego. Chylą się głowy przed Tobą w podzięce, arcypasterzu, bo przez Twoje ręce wlał na nas Pan Bóg swoje skarby z nieba, których tak bardzo w życiu nam potrzeba. Niechaj Ci za to Pan Bóg błogosławi, niech Twoje imię swoją mocą sławi, dobrego zdrowia niechaj Ci użyczy, tego Ci każdy z nas ze serca życzy. My zaś nagrodę za trud nam oddany, to Ci wszyscy szczerze przyrzekamy, że jak rycerze, mężni i wytrwali, obok Chrystusa wiernie będziemy stali. Najdostojniejszy arcypasterzu, piękne są chwile przywitania, trudniejsze jednak są nieco rozstania i pożegnania. Obecnie my parafiany, Sochowa, Koniuszki, Dzianica pragniemy podziękować za te, chociaż krótkie, ale tak wspaniałe i owocne w realach spędzone z Waszą dostojnością chwilę. Zostaliśmy pocieszeni na sercu Waszą świątobliwość, Waszym błogosławieństwem oraz siedmiorakimi duchami, darami Ducha Świętego wylanymi na nas w tej świątyni, naszym chochowskim wieczerzy. Nasze córki i synowie zostali umocnieni pasowaniem na rycerzy Chrystusa, a my razem z nimi postanowieniem naszego bierzmowania. Zostaliśmy nasyceni nową energią duchową i będziemy mężnie walczyć ze złem, a zwyciężać go dobrym. Bóg Wam zapłać za wszystkie dobrodziejstwa i dziękujemy Was, Nasza Ekscelencjo, dużo zdrowia, szczęścia i pomocy Ducha Świętego w dalszej pracy pasterskiej. Szczęść.
zapłać za to podziękowanie i za wszystko, za wspólną modlitwę. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Halina,
Treća iz moja hišina ove rabe prije ovo. Krenkovane ište. Ako mi ne hrtam ove daleko? Ako mi ne veća u njim te. Znači še? Na granatę. To jest normalnie wymazę z kierce. Ja już kilka razy mazę, ojcze. Ty na chwilę popatrz, ja resztę tylko. Strasznie na to patrzę. To było dokończone, no to wybawić się. A był lepszy ten rynak. No i jeszcze Tomkowe ostrewki. No może będą gazdować, to wezmą, a nie no to będziemy pożyć. Tak, nie. Po trochę. No i tak, to może w tej cyterynie wygląda. No światło tu jest pociągnięte po cyterynach, porobione na nagorze, no to trzeba pierwsze sufity porobić. Sprzątanie jest. Na tydzień. Tu pokaż się. Stoń. Ty pojedziesz we Warszawę po niego czy nie? Pojadę. He? Pojadę. No ale stoń za pokaż się pięknie. Płacą. No ale jakie wiedziałaś, jak my byli we Warszawie, toś powiedziała, że już nie pojedziesz do Warszawy nigdy. He? Pojadę. Pojedziesz po niego? Pojadę. To dobre. No to powiedz mu cześć tam. Kiwnij mu. No kiwnij za ty. Do kamery, do kamery.
Bielutki stawilczego, maleńczy guzilczego. No za kawem, głośno. Bielutki Piotecki, córeczki, Majteczki, zdrowe.